Więc zapytał Lafarge, jaki jest plan? Był wielkim, potężnym sukinsynem, z krzaczastymi wąsami i siwą, przetłuszczoną czupryną. Pod oczami miał obwisłe, ciemne worki. Cuchnął brudem i trocinami. Nie mam pojęcia, jak udało mu się mnie zaskoczyć bez mojego wcześniejszego wyczucia tych zapachów. Zamrugałem. Jak to? Brian kazał mi cię znaleźć. Założyłem, że ty masz plan. Lafarge potrząsnął głową. Brian jest mózgiem. Ja jestem tylko dodatkiem. Gdzie on w ogóle jest? W drodze? Wbiłem wzrok w podłogę. Kiedy go podniosłem, wyraz twarzy Lafarge'a zmienił się na ponury. Cholera, powiedział. To chyba oznacza, że faza druga jest w toku. Faza druga? Ile powiedział ci Brian? Opowiedziałem o wszystkim, co mi się przydarzyło. Zniknięcie Briana, zamieszki przed restauracją, atakującą mnie Lindsay, mężczyznę w meloniku, wszystko, co doprowadziło do naszego spotkania w latarni morskiej. Lafarge potrząsnął głową. Cóż, udało ci się popełnić każdy głupi błąd, jaki mogłeś. Ale przynajmniej wciąż żyjesz. Może dlatego Brian ci zaufał, bo wiedział, że masz szczęście. Na pewno nie dlatego, że uważał cię za bystrego. Zrozumiałem, dlaczego on i Brian się dogadywali. Cóż, jeśli nie mamy planu, to powinniśmy przynajmniej wydostać się z tej latarni. Powiedziałem. Zgoda. Mam kryjówkę, kilka godzin stąd, która powinna wystarczyć, dopóki nie zaplanujemy kolejnego ruchu. Ale najpierw... Sięgnął do kieszeni i wyjął białą pigułkę. Podsunął mi ją. Zawahałem się. Nie martw się, powiedział. To znacznie łagodniejsza wersja niż stare partie. Po pierwsze, nie doprowadzi cię do szaleństwa. Połknąłem ją. Ruszyliśmy z powrotem w kierunku miasta, w zimnym świetle księżyca. Lafarge trzymał w ręku dziwne urządzenie. Plątaninę polutowanych podzespołów elektronicznych. Spoglądał na nie od czasu do czasu. Rozglądałem się nerwowo, gdy przemierzaliśmy ciche ulice. W porządku, powiedział, spoglądając na urządzenie. Miasto jest czyste. W promieniu kilku kilometrów nie ma ani jednego Stingraya. A ich skuteczny zasięg wynosi zaledwie kilkaset metrów, więc na razie nic nam nie grozi. Stingray? Czy tak nazywają to urządzenie do kontroli umysłu? Nic ci nie umyka, dzieciaku. Skąd tyle o tym wiesz? Lafarge zaśmiał się krótko i gorzko. Ponieważ, powiedział, pomogłem go stworzyć. Wsiadłem do kabiny zardzewiałego pick-upa Lafarge'a i odjechaliśmy w mrok nocy. Trzymał się wiejskich dróg, a gdy opowiadał, gałęzie rzucały kraciaste cienie na jego twarz. Rok 2008 przestraszył wszystkich, powiedział. Do tego czasu rząd USA żył w świecie fikcji. Pokonaliśmy komunizm i samotnie trwaliśmy. Jako ostatnie supermocarstwo na świecie. Byliśmy kamieniem na szczycie globalnej piramidy, mogącym swobodnie egzekwować swoją rolę według własnego uznania. Ale w pancerzu pojawiły się pęknięcia. Wieże, Irak, Katrina. Ale dla ludzi u władzy były one tylko kilkoma wybojami na drodze. Nie było powodu do niepokoju.
Wystarczy trochę zmodyfikować strategię, umieścić czarnego faceta w białym domu i to ich uspokoi. Ale jesienią 2008 roku nastąpił kryzys finansowy. Globalny handel zatrzymał się na kilka dni. Zatrzymał się. Przez tę przerażającą chwilę wyglądało na to, że cały system może się rozsypać. I każdy ekonomista z mózgiem, który nie był wielkości orzeszka, mówił to samo. To dopiero początek. Starzy wyjadacze w końcu przejrzeli na oczy. Urządzili sobie piknik na polu minowym, a pierwsza z nich właśnie wybuchła. W latach 30. było łatwo. Wielki silnik amerykańskiego przemysłu wciąż się kręcił, a zasoby były wystarczające, by wyciągnąć cały świat znad krawędzi. Teraz już tak nie jest. Wszelkie istniejące zasoby są skoncentrowane w rękach ludzi, którzy nie chcą się nimi dzielić. Może kilka starych miliarderów sfinansowałoby badania nad rakiem, aby zdobyć punkty u świętego Piotra. Ale ogólnie rzecz biorąc, elita finansowa powiedziała Washingtonowi: nie będziemy płacić za ten bałagan, wymyśl coś innego. Ale to była zagadka bez odpowiedzi. Kto mógłby ustabilizować system? Chiny. Chiny to domek z kart. Jedna bańka na rynku nieruchomości od upadku. Tak jak Związek Radziecki. Indie są zacofanym pozorantem, a Rosjanie szukają ropy naftowej jak heroinista opukujący ostatnią żyłę. Nie. Nie byłoby nowego ładu. A historia pokazuje, że kiedy rząd nie może rządzić, w końcu ludzie powstają. Demokracja i handel nie były już kompatybilne. Jedno z nich musiało odejść. Powstał więc plan. Przydzielono fundusze. Na pustyni zbudowano niewielką stację badawczą. Wszystko to było autoryzowane na mocy ściśle tajnego memorandum opisującego trzy fazy koszmarnego projektu. Operacji Stingray. Zostałem przydzielony do fazy pierwszej testów i eksperymentów. Z zawodu jestem inżynierem, choć w młodości zajmowałem się biochemią. Nie podobał mi się pomysł pracy dla federalnych, ale pieniądze, które oferowali, były niewiarygodne. Poleciałem do Utah i przekroczyłem drzwi stacji badawczej 117, myśląc, że wygrałem los na loterii. Od samego początku było jakoś dziwnie. Dali nam kilka niejasnych wytycznych, ale nigdy nie powiedzieli, nad czym tak naprawdę pracujemy. Nie wolno nam było bratać się z nikim spoza naszego zespołu i byliśmy pod stałą obserwacją w dzień i w nocy. W końcu kilku z nas skonfrontowało się z kierownikiem projektu. Mężczyzną znanym jako dr Dreiser. Powiedzieliśmy mu, że to niedorzeczne oczekiwać od nas osiągnięcia czegokolwiek, skoro nie wiemy, co tworzymy. Zorganizował więc pokaz. Posadził nas wszystkich przed stołem, na którym stała klatka z myszą. Wjechał dziwacznym urządzeniem na kółkach i zaczął pisać na klawiaturze. Mysz zastygła w bezruchu. Dreiser wpisał coś innego, a mysz bardzo powoli zaczęła zjadać własne łapy. Byłem zszokowany i obrzydzony. I spojrzałem na twarz Dreisera. Uśmiechał się. Przerażające. Nieludzkie spojrzenie człowieka upojonego władzą. Byliśmy przerażeni. Kilkoro z nas domagało się wycofania z projektu, ale Dreiser powiedział nam wszystkim to samo. Podpisałeś kontrakt, należysz do nas. Po tym zacisnęli zęby. Nie wolno nam było dzwonić do domu, wychodzić na zewnątrz, a nawet rozmawiać ze sobą o czymkolwiek innym niż o projekcie. W każdym pokoju rozmieścili uzbrojonych strażników. To było surrealistyczne i przerażające. Jak coś ze strefy mroku. I pewnego dnia obudzili nas wszystkich i powiedzieli, że wypełniliśmy nasze zobowiązania kontraktowe i możemy odejść.
Zapakowaliśmy się na tył starej wojskowej ciężarówki i odjechaliśmy. Przypuszczam, że nie powinienem być zaskoczony, gdy kierowca zatrzymał ciężarówkę, kazał nam wysiąść i maszerować przez pustynię. Strzelił nam w plecy, po czym padliśmy jak kłody na zakrwawiony piach. Ja miałem więcej szczęścia. Strzał przeszedł przez moje ramię, omijając ważne organy. Leżałem na ziemi, gdy żołnierz do nas podszedł. Wypalił po dwa pociski w głowy każdemu, jednemu po drugim. Poczekałem, aż znajdzie się przy facecie obok mnie, po czym poderwałem się i wyrwałem mu broń. Dałem mu dwa razy w głowę, po czym odjechałem ciężarówką. Kiedy wróciłem na łono cywilizacji, zobaczyłem, że wiadomości donoszą o śmierci każdego członka projektu i ich rodzin. Wszyscy zginęli w tragicznych wypadkach. Wypadek samochodowy, pożar domu, nieszczęśliwe utonięcia. Najwyraźniej doznałem rozległego ataku serca. Ale byłem jedynym, którego rodzina nie zginęła razem z nim. To był jasny przekaz. Dreiser mówił: nawet nie myśl o ujawnieniu się, bo twoja żona i syn za to zapłacą. Pozostałem więc w cieniu, zdeterminowany, by znaleźć sposób na rzucenie światła na całą tę sprawę. Od tamtej pory jestem w ciągłym ruchu. Po nas sprowadzili nowy zespół, a teraz wygląda na to, że przeszli do fazy drugiej. Co to jest faza druga? Zapytałem. Jak myślisz? Operacje w terenie, kontrolę tłumu, zabójstwa na zlecenie. Używanie Stingraya do eliminowania wrogów i zapobieganie jednoczeniu się ludzi, by nie stanowili jakiegokolwiek zagrożenia. To niezwykle proste. Na przykład te zamieszki, których byłeś świadkiem. Nie musieli przejmować wszystkich mózgów, by to zrobić. To był prawdopodobnie pojedynczy Stingray, który podkręcił agresję garstki protestujących, uruchamiając łańcuch zdarzeń. Wszystko, czego potrzebują, to umiejętność kontrolowania kilku kluczowych osób w kilku kluczowych momentach. Wystarczająco, by przechylić szale na swoją korzyść w 51% przypadków. Mając podstawową załogę, można przejąć całe miasto przy pomocy półtuzina Stingrayów. Umieść takie grupy w każdym większym mieście. Może zinfiltruj kilka zagranicznych rządów, a cóż. Jestem pewien, że Dreiser myśli, że może w ten sposób kontrolować cały świat. Przerażające jest to, że może mieć rację. Kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Zapytałem. Lafarge wzruszył ramionami. Pozornie podlega to Departamentowi Obrony, ale nie wiem, na ile naprawdę mają na to wpływ. Kilku z nich przestraszyło się i próbowało wyciągnąć wtyczkę kilka miesięcy temu, po czym szybko zmarli w wyniku pozornego samobójstwa. Może to prezydent decyduje o wszystkim, a może jest pod kontrolą, jak wszyscy inni. Najbliżej lidera projektu był Dreiser, który był bardziej szalonym naukowcem niż kimkolwiek innym. Ale jesteś już z nim dobrze zaznajomiony, jak sądzę. Facet w meloniku. Bingo. To naprawdę bezwzględny skurwiel. Myśl o człowieku, który tak bardzo kocha władzę, że dostaje za nią check in blanco, przeraża mnie bardziej niż cokolwiek innego. Wpatrywałem się w okno. Byłem zbyt przerażony, by zadać właściwe pytanie. Wziąłem głęboki oddech. Więc jeśli jest to operacja trzyfazowa, jaka jest faza trzecia? Lafarge potrząsnął głową. Cokolwiek to jest grube.
Największe skrzydło obiektu znajdowało się za drzwiami oznaczonymi jako rozwój fazy trzeciej. Dreiser był jedyną osobą, którą widziałem tam wchodzącą lub wychodzącą. Krążyły szepty i plotki, ale nikt nie miał pojęcia, co robił. Wiem tylko, że jeśli faza druga jest już realizowana, to faza trzecia musi być blisko ukończenia. Zjechaliśmy z drogi na długi, żwirowy podjazd prowadzący do małej chatki w głębi lasu. Lafarge zaparkował samochód. Słuchaj, powiedział. Wiem, że to za dużo do pojęcia na raz. Wiem, że wydaje ci się, że stawiasz czoła przytłaczającym siłom. Ale oni nie są niezwyciężeni. Mają słabe punkty. Zrobili ze Stingraya urządzenie przenośne, ale kompromis polega na tym, że jego sygnał jest słaby. Muszą być blisko ciebie, aby zadziałał, co ogranicza jego skuteczność. No, jest jeszcze pigułka. Musiałem odświeżyć sobie sporo starej wiedzy biochemicznej, aby ją stworzyć, ale wydaje się działać. Jeśli uda nam się znaleźć sposób na jej masową produkcję i udostępnienie społeczeństwu, możemy pokrzyżować im szyki. A co najważniejsze, powiedział, mamy prawdę po naszej stronie. To była jedyna rzecz, która napędzała Briana. Fakt, że rzucał światło na ciemność. Kiedy powiedział mi, że spróbuje sprowadzić cię na spotkanie, wiedziałem, że musiał coś w tobie widzieć. Coś, co mówiło mu, że poświęcisz się, by postąpić właściwie. Zaufał ci, więc ja ufam tobie. Otworzył drzwi. Więc dawaj, powiedział. Mamy dużo do zrobienia. Działo się to kilka tygodni temu. Od tego czasu ciężko pracowaliśmy, ulepszając recepturę pigułki i rozpowszechniając wieści wśród wszystkich, którzy chcieli słuchać. Byliśmy w ciągłym biegu. Przebywaliśmy w różnych kryjówkach Lafarge'a, rozsianych po całym kraju. Kilka razy prawie nas dopadli, ale udało nam się ich wyprzedzać. Jestem pewien, że większość z was uważa mnie za wariata, ale napisałem to, aby ujawnić prawdę. Wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, wśród których najważniejszym jest charakter fazy trzeciej. Ale będę aktualizował ten wpis w miarę odkrywania kolejnych informacji. Siedzę tu teraz i czekam, aż Lafarge wróci z miasta z zaopatrzeniem. Opowiedzenie wam o tym wszystkim zrzuciło ze mnie ogromny ciężar. Czuję się mniej samotny, wiedząc, że są inni, którzy dzielą ze mną brzemię tej wiedzy. Może niektórzy z was pomogą nam stawić opór. Pomogą nam rozpocząć falę, która stanie się tsunami wystarczająco silnym, aby pokonać całą operację. To dziwne. Patrzę przez okno na drzewa i chociaż doskonale wiem, z czym mamy do czynienia, towarzyszy mi dziwna nadzieja. Mam nadzieję, że będziemy w stanie odwrócić bieg wydarzeń. Że zapoczątkujemy ruch zbyt duży, by mogli go kontrolować. Że będziemy w stanie obudzić ludzi i powiedzieć im prawdę. Nie. Nie, 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 nie. Światła. Światła za oknem. Helikopter. Głosy. Żołnierze. Tłuczone szkło. Melonik. Znaleźli mnie. Boże. Drogi Jezu Boże, pomóż mi. Znaleźli mnie.